Dzień dobry Państwu, Jolanta Milas. Dzisiaj jesteśmy w Katowicach i będę miała przyjemność rozmowy z panią doktor Anną Stępień-Czarniecką, szwajcarskim naukowcem. Witam panią, pani Anno. Dzień dobry wszystkim. Pani Aniu, doktorat robiła pani w Szwajcarii, w Bazylei. Potem, w zasadzie obecnie, jest pani pracownikiem naukowym słynnej Politechniki w Zurichu. I cały czas ma pani kontakt z różnego typu wirusami, taki kontakt laboratoryjny, naukowy. No właśnie, i chciałam panią zapytać, bo myśmy rozmawiały 4 miesiące temu na antenie, pani w Zurichu, ja tutaj w Katowicach, rozmawiałyśmy o koronawirusie. To była nowość w naszym życiu. Natomiast pani program zdobył sobie bardzo dużą popularność, ponieważ ludzie, jak już kliknęli, dość długo słuchali pani informacji, które pani nam udzielała na ten temat. No i chciałam zapytać od tych 4 miesięcy, co nauka dopowiedziała do wiedzy na temat koronawirusa? To znaczy O samym koronawirusie wiemy mniej więcej tyle samo, co wcześniej, prawda? Jak żeśmy rozmawiały, już wiadomo było, że jak ten wirus wygląda, już znaliśmy jego geny, wiedzieliśmy już mniej więcej, jak on zaraża. Od tego czasu na pewno biologia molekularna dowiedziała się więcej na temat właśnie powstawania tego wirusa czy dróg zakażeń. A jeżeli chodzi o wiedzę potrzebną nam, to na przykład dowiedzieliśmy się na temat czynników, które wpływają na przykład na roznoszenie się tego wirusa, kiedy się to staje niebezpieczne. Na przykład wiemy, że dzieci nie wydają się być ważnym faktorem w rozprzestrzenianiu epidemii. Ciągle wiemy, że ludzie starsi po 75 roku życia mniej więcej są w największej grupie ryzyka i zostały potwierdzone te pierwsze przypuszczenia, że wszelkie choroby towarzyszące typu choroby układu krwionośnego, jakieś metaboliczne choroby, otyłość mają bardzo duży wpływ na przebieg tej choroby. Oprócz tego dowiedzieliśmy się trochę więcej na temat skutków po chorobie. Mm-hmm. To znaczy na przykład wiadomo już teraz, że można konkretnym badaniem płuc, to znaczy prześwietleniem płuc czy MRI płuc, tą chorobę zdiagnozować, ponieważ ona daje bardzo specyficzny obraz. No i dowiedzieliśmy się też, że niektórzy ludzie potrafią tego wirusa przez całkiem spory okres czasu w sobie nosić, nie chorować, prawda? Przykład ostatni medialny Adam Małysz, który podobno chorował, a mówił, że się dobrze czuł. I dowiedzieliśmy się jednej ważnej rzeczy, że tak naprawdę ta choroba rozprzestrzenia się przez bliskie kontakty wśród ludzi, niekoniecznie jest uczęszczanie na ogromne, na takie gęste zgromadzenia jest tak ryzykowne, jak się wcześniej wydawało, ale wiemy o czymś takim jak zjawisko super spread, czyli są osoby, które zakażają dużo więcej innych osób niż powiedzmy większość ludzi, którzy nosi tego wirusa w sobie. Czyli nie każdy tak samo zakaża. Nie każdy i wydaje się to, że to nie wynika z kwestii medycznych, tylko raczej ze stylu zachowania się, stylu bycia. To znaczy higiena osobista, aktywność powiedzmy w mowie czy w zachowaniu się jakimś takim, spoufalaniu się i tak dalej. Są osoby, które potrafią paręset osób zarazić, a są osoby, które prawie nikogo nie zarażają. Więc na temat tego, w jaki sposób wirus się roznosi, wiemy już coraz więcej. A spójrzmy na to zjawisko w inny sposób. Pani jako naukowiec, jak pani widzi, kto zarabia na koronawirusie i co to jest koronawirusowy biznes? Ja bym tu rozgraniczyła dwa zjawiska. Jedno to jest to naturalne, które wynika na przykład z tej pandemii, że siedzimy więcej w domach i musimy sobie jakoś dać radę pracować zdalnie. Na przykład firmy, które produkują software do pracy zdalnej czy edukacyjny software, naturalnie na tym się wzbogacą, prawda? A drugą sprawą jest ten taki nie do końca uczciwy biznes, który wymusza pewnie zachowania wśród nas, często grając strachem. Po to, żeby na przykład kupować większej ilości środków dezynfekujących, jakieś absurdalne instalacje do dezynfekcji powietrza. A one są nieskuteczne, tak? To znaczy, te wszystkie mgiełki, bo o tym pani chyba mówi. Większość, to znaczy ja nie mogę w tym momencie powiedzieć, które instalacje, prawda? Od tego są jakieś tam urzędy, które takie rzeczy powinny oceniać. Wydaje mi się, że właśnie jest brak tej oceny, brak informacji, brak transparentności, bardzo na strachu można wymusić pewne zachowania wśród ludzi, szczególnie ludzi z grupy ryzyka, czy takich, którzy myślą, że są z grupy ryzyka. No tak, a noszenie maseczek na wolnym powietrzu, czy to ma sens, czy to nie ma sensu?
No, według mnie nie ma sensu. Jest bardzo dużo opinii naukowców czy epidemiologów, którzy uważają podobnie. Noszenie maseczki ma sens, jeżeli dystans między ludźmi jest dość bliski i rozmawia się, kicha, kaszle, prawda? Jeżeli i dość długo się ze sobą przebywa. Tak. Ten wirus w powietrzu dość szybko ginie. Ten wirus nie zostaje na zawsze w powietrzu, prawda? I ma, traci zdolność zakażania, jak on jest w powietrzu. W pewnym momencie dość tak, on wysycha, on być może pod wpływem temperatury czy promieni ultrafioletowych w pewnym momencie przestaje zakażać. Następną sprawą jest to, tego wirusa musi być całkiem sporo, żeby nas zakazić. A skąd on się ma wziąć w takiej dużej liczbie? Czyli dużo osób Dużo osób, bliskość, wilgotność powietrza, stabilna temperatura. Przykłady na przykład rzeźni w Niemczech, prawda, które były przez pewien czas takimi ogniskami, czy na przykład być może niektórych kopalni, czy tego typu zakładów pracy, gdzie jest ciasno, stabilne warunki i kontakty między ludźmi są jednak dość częste. I chciałam również zapytać, czy my poświęcamy odpowiednią uwagę koronawirusowi? Bo na przykład Banderas się parę dni temu zaraził koronawirusem i cały świat tym żyje. Czy to jest słuszne? Czy ten koronawirus, czy choroba koronawirusowa jest najstraszniejszą na świecie? Czy są inne straszniejsze choroby? Czy ona zbytnio nas nie zdominowała, ta uwaga nad koronawirusem? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ słyszy się już wśród ludzi, wszyscy mamy dość, prawda, tych informacji codziennie rano, jeżeli ktoś ogląda telewizję czy słucha radia. Większość pierwszych informacji dotyczy koronawirusów, zakażeń, śmierci itd. I jest to problem trochę mediów, które muszą grać sensacją. Ta sensacja się już nam najprawdopodobniej wszystkim przejadła. To jest na pewno poważna choroba. Ta choroba jest, powiedzmy, na razie groźniejsza niż grypa. Ciągle nie ma na nią lekarstwa, ciągle są grupy ryzyka, które generalnie nie mają szans z tą chorobą. Ale moja osobista opinia jest taka, że należy przestać słuchać tych statystyk i wiadomości, jeżeli się nie pracuje w dziedzinie, która potrzebuje tych wiadomości, ponieważ wpływa to na nasze samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa i... A czy umieralność czy w ogóle choroba koronawirusowa to jest rodzaj grypy? Rozmawiając z lekarzami czy epidemiologami, mówią, że nie wolno tego mylić z grypą. Teraz, jeżeli chodzi o objawy, to są oczywiście podobne, są inne skutki uboczne, są efekty, które widać dopiero na przykład parę tygodni po zakażeniu. Śmiertelność jest według różnych badań 50 do 100 razy większa. To znaczy na grypę obecnie śmiertelność wynosi, szacuje się, że to jest około 0,1%. Na koronawirusa jest to między 3 a 4% w Europie. A czyli... na gruźlicę podobno 10%. Tak, na gruźlicę dużo ludzi jest szczepionych, prawda? I wtedy nie chorują. I wtedy nie chorują. Na grypę są szczepionki, które w różny sposób działają. Na koronawirusa na razie nie ma. No, ona jest w przygotowaniu. Te szczepionki są wymyślone. Zanim będą wprowadzone, jeszcze chwilę to potrwa. Natomiast mamy szczepionki na zwyczajną grypę, ale zwyczajna grypa dalej jest. To przecież te szczepionki nie eliminują choroby. To znaczy one w dużym stopniu eliminują, szczególnie właśnie wśród osób grup ryzyka. Nie można tego totalnie zignorować. Szczepionki na grypę są co roku robione nowe na podstawie prognoz, które wynikają z jakichś badań bioinformatycznych, które oceniają możliwość mutacji, w którą stronę ten wirus pójdzie i wtedy jakby produkuje się szczepionki, licząc na to, że one akurat trafią w ten szczep, który się pojawi. Tak. To znaczy są lepsze, są gorsze, ale nie można powiedzieć, że one nie działają. No a przy koronawirusie też będzie szczepionka i przecież koronawirus właśnie, czy on ma zdolność mutacji? On ma zdolność mutacji z tego, co czyli ja wiem. Czyli ta szczepionka będzie musiała być dostosowywana. Tak, to znaczy są mocne opinie o tym, że on mutuje słabiej. To znaczy jakby przewidywalność jest większa, w jaki sposób ten wirus będzie wyglądał. Oczywiście sprawa jest za nowa na to, żeby teraz oceniać, ale generalnie te badania są prowadzone ciągle i nie wygląda to tak źle. Ale czy to tak będzie, że skoro mamy koronawirusa, to on już na zawsze z nami zostanie jako z ludzkością i czy ludzkość przestanie istnieć, bo mamy koronawirusa, czy będzie się dało żyć? Obok tego koronawirusa, oczywiście broniąc się przed nim. To znaczy najprawdopodobniej ten wirus zostanie w jakiś sposób z nami, podobnie jak grypa, prawda? Przy czym bardzo mocno jesteśmy w stanie wpłynąć na jego wpływ na nasze życie, właśnie dbając na przykład o higienę czy stan zdrowia. I
Tutaj naprawdę no, można niemalże policzyć, w jaki sposób, które zachowania wpływają pozytywnie lub negatywnie na To jakie to się. są zachowania, które wpływają pozytywnie? Pozytywnie bardzo wyraźnie wpływa higiena rąk i twarzy. To znaczy nie dotykać twarzy, unikać dotykania różnych przedmiotów potem twarzy, drapać się po twarzy, po oczach, potem podajemy rękę. Tego typu zachowania naprawdę podnoszą ryzyko zakażenia, tak? W tym momencie higiena rąk czy jakiś tam delikatny dystans już jest w stanie bardzo dużo zmienić. Przy czym nie powinno się totalnie ignorować tego zagrożenia, bo teraz coraz częściej już słychać, ludzie mówią, ale tam chodź do mnie, nie widzieliśmy się długo, można się przywitać, pocałować. Jeżeli są regiony, w których ten wirus jednak jest obecny, to są mimo wszystko ryzykowne zachowania. I ja uważam osobiście, że nie powinniśmy bagatelizować tego problemu, ale nie wariować i po prostu starać się dbać o siebie, o swoje zachowanie, o zachowanie dzieci. A teraz mamy taki głośny temat, szkoły. Od 1 września mają ruszyć szkoły. Co pani sądzi o tym, czy szkoły mają być otwarte, czy mają być dalej zamknięte, bo to niesie za sobą pewne skutki negatywne wobec młodzieży, wobec dzieci. Jaki jest pani punkt widzenia na ten temat? To znaczy, ja mogę się wypowiedzieć na temat tego, co wiem ze Szwajcarii. Tam są badania, które wyraźnie pokazują, że dzieci, mimo tego, że mogą być nosicielami, mimo tego, że bardzo rzadko, ale jednak potrafią zachorować na COVID, nie są jednak czynnikiem, który wpływa znacząco na rozprzestrzenianie się pandemii. Teraz ja myślę, że bardzo ważną sprawą jest zbieranie danych i transparentność w zbieraniu danych, ponieważ ta sama sytuacja może zupełnie inaczej wyglądać tutaj, prawda? Ja nie mam dostępu do danych w Polsce i nie wiem, czy one są na tyle publiczne, że na przykład dyrektorzy z szkół mogą podejmować to ryzyko. Problem jest taki, według mnie, że nikt nie chce właśnie zaryzykować i powiedzieć, szkoły powinny być zamknięte czy otwarte. Dlatego teraz trwa taka przepychanka. Wygląda na to, że... A nie oparta na merytorycznych jakichś przesłankach, na danych konkretnych, tylko jest to taka polityczna przepychanka, tak jak to pani nazwała. I w tym momencie jest coś takiego, że oczywiście dzieci, które siedzą w domu i mama nawet, która może pracować zdalnie, czy tata, musi z nimi odrabiać lekcje, czy siedzieć przed komputerem w czasie tego zdalnego nauczania, nie jest w stanie pracować. To znaczy, to jest bardzo obciążające dla rodzin, szczególnie dla rodzin, w których rodzice pracują, prawda? I w tym momencie... Ale chyba na rozwój dzieci też ma to wpływ. Oczywiście, że tak, ale to ma bardzo mocny wpływ na gospodarkę, na tych ludzi, którzy nie są w stanie swojej pracy wykonywać. I w tym momencie według mnie szkodliwe jest zamykanie szkół w pełnym wymiarze, wiedząc o tym, że jednak dzieci nie rozprzestrzeniają tego wirusa tak, jak na początku myślano. Trzeba też pamiętać, że te dzieci mają w domu osoby z grupy ryzyka, że może te niektóre z tych dzieci są w grupie ryzyka, więc ja myślę, że to nie jest tak łatwe do ocenienia, ale zamykanie Nie jest szkół... to taka jedna decyzja, tylko nie. Ona musi być dostosowana do wielu indywidualnych sytuacji. Dokładnie. Ona powinna być lokalnie podejmowana przez na przykład dyrektorów szkół, czy może jakieś... Dostosowywana do konkretnej grupy ludzi, do konkretnych dzieci, do konkretnej sytuacji w tym momencie. Tak, jakie to znaczy są powinniśmy sobie zapewnić większą elastyczność, na pewno. Nie ignorować problemu, no ale właśnie kto ma podjąć to ryzyko, prawda? Powiedzieć sobie. Każdy by chciał, żeby ktoś jeden podjął ryzyko i jakby żeby to co, się to wszystko będzie dało. Jego wina, prawda? A to jest... się nie da, więc jest sprawa jest decyzja. Troszkę skomplikowana i musimy się nad nią pochylić, ponieważ zamknięcie szkół nie załatwia sprawy, nie. Bo ja słyszałam o takich przypadkach śmierci na tak zwanego koronawirusa, bo ktoś nie dostał terapii, bo był chory na coś innego, bo wszystko było podporządkowane koronawirusowi i są to nieodwracalne zmiany w jego zdrowiu. Czy na przykład śmierć starszej osoby, której nie wolno było odwiedzać, czy dzieci nie wolno było odwiedzać. Więc to jest poważna odpowiedzialność, że nie możemy albo zamknąć, albo otworzyć, tylko tak chyba lawirować między jednym a drugim. I oczywiście, i na przykład w Szwajcarii, jeszcze raz mogę przypomnieć, na początku były takie problemy, że rodzice nie jechali z dziećmi na ostry dyżur, mimo tego, że były jakieś poważne problemy, bo się bali koronawirusa i te dzieci bardzo często dostawały się do szpitala za późno. I to był jeden z pierwszych komunikatów po 2 czy 3 tygodniach tej ogłoszonej pandemii. Mimo koronawirusa musicie dbać o swoje zdrowie i o własne dzieci tak samo jak wcześniej. Bo tylko jeżeli system blokuje te dojścia, jeżeli lekarze się boją przyjąć pacjentów, jeżeli pielęgniarki nie chcą popatrzeć na dziecko,
to jest problem, prawda? To nie jest już ten strach rodziców, którzy nie dostarczają pacjentów do lekarza, tylko w drugą stronę i to jest bardzo duży problem. To na pewno. A co pani sądzi o testach? Czy one są wiarygodne? Bo słyszałam, to są testy genetyczne, łatwo je zanieczyścić. Jak możemy polegać na tych testach? Te testy genetyczne, jeżeli są przeprowadzane w laboratoriach, które mają jakieś tam, nie wiem jak to w Polsce wygląda, certyfikaty i są robione w takich warunkach, w jakich powinny być robione, to one są wiarygodne. Tu nie ma dyskusji. Problem może być przy pobraniu próbek i przy ewentualnych zanieczyszczeniach, ale ja rozumiem, że instytucje, które je przeprowadzają, wiedzą, jak je przeprowadzać. A czy kwarantanny różnego typu mają sens? To znaczy, mają i nie mają. Jeżeli wiemy z dużym prawdopodobieństwem, że ktoś pochodzi z regionu, czy ktoś ma w rodzinie osoby chore, najprawdopodobniej taka kwarantanna 5-dniowa miałaby sens, ponieważ te objawy jednak się pojawiają najczęściej między 3. a 5. dniem. Poddawanie wszystkich jednocześnie kwarantannie jest dość ryzykowne. Ja po prostu myślę, że to należy się zastanowić, co niesie ze sobą większe koszty i większe zyski z tego. Pani doktor, więc chciałabym podsumować tą naszą rozmowę. Parę takich rad, takich kilka zdań dla nas wszystkich, takich od serca, ale też opartych na pewnej wiedzy, którą pani posiada. Jak żyć w tej chwili? Bo za jakiś czas może spotkamy się znów i będziemy rozmawiać, ale na ten moment. Na ten moment według mnie bardzo ważne jest nie ignorować istnienia tego wirusa, ale nie dać się zwariować. Pamiętajmy, że jest wiele różnych innych chorób. Jest mnóstwo ludzi, którzy na przykład palą papierosy, podnosząc swoje ryzyko zachorowania na raka płuc. O tym się nie informuje codziennie, podczas gdy o COVID-zie słyszymy codziennie. Dbać o higienę, dbać o zdrowie, pilnować naszych dzieci, żeby jednak zachowały higienę, wytłumaczyć im tak naprawdę, na czym ten cały COVID polega, prawda? I wpływać na nasze otoczenie w ten sposób, żeby nie dać nikomu, na przykład szkołom, czy przychodniom, czy różnego innego rodzaju instytucjom, wpaść w jakieś protokoły, które tak naprawdę nie przynoszą nic dobrego, a są kosztowne, zajmują dużo czasu i komplikują ludziom życie. Myślę, że należy włączyć rozum i naprawdę starać się na spokojnie sytuację analizować. Tak samo bardzo myślę, dobrą sprawą by była większa transparentność w informowaniu społeczeństwa na temat tego wirusa, a nie tylko bombardowanie nas jakimiś strasznymi nagłówkami, że znowu rekord zakażeń, że znowu ileś tam ludzi zmarło. Myślę, że tylko jakieś omawianie konkretnych, praktycznych zachowań, myślę, że to jest duży problem większości mediów, że grają tylko i wyłącznie na oglądalność, na sensację, a nie na naszą taką codzienną edukację. Dokładnie. Jak z tym wszystkim żyć? Tak. I nie dać się zwariować. Tak. Pani doktor, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Życzę pani miłej pozostałej części urlopu w Polsce. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia znów.